Policja wciąż szuka wandali, którzy zniszczyli szklaną elewację Łódzkiej Filharmonii. Pracownicy ochrony szkody zauważyli w poniedziałek. Szyby mogły zostać ostrzelane z broni śrutowej, ale policja nie wyklucza też innych okoliczności, jakich o tym Monika Strześniewska-Jaśkiewicz. Zniszczone zostały 4 szyby, zwykła i 3 ozdobne. Jedną zdemontowano, gdyż zagrażała przechodniom. Pozostałe na razie są na swoim miejscu. Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Te szyby ozdobne są szybami w specjalny sposób przygotowywanymi i one robią tę wysoką sumę. Jedna taka szyba to jest koszt rzędu 30 tysięcy złotych. Możliwe, że szyby zostały ostrzelane z broni śrutowej. Policja nie udziela nam informacji, prowadzi intensywne prace od wczoraj, natomiast no, takie nasze robocze, wewnętrzne hipotezy to są takie, że te szyby zostały po prostu ostrzelane z jakiejś broni, ponieważ te ślady na szybach na to wyraźnie wskazują. Ale jak podkreślają policjanci, to tylko jedna z hipotez. Jedna z wersji przyjmuje, że rzeczywiście mogły zostać ostrzelane z wiatrówki, ale również mógł ktoś rzucić kamieniem, mógł też strzelić z prosy. Szyby nie zostały przebite na wylot, zostały uszkodzone, pojawiły się tak zwane pajęczynki, są odpryski na tych szybach. Sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może też orzec obowiązek naprawienia szkody.